Może powiecie, że jestem nienormalny, ale i tak to z siebie wyrzucę. Jestem skrajnie zmęczonym życiem fetyszystą. O ile można mnie tak nazwać. Mam coś na bani i dzięki temu spokojnie mogę zasnąć tylko wtulony w wielkie cyce. Poważnie. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Może mama mnie tak usypiała, jak byłem mały. Odkąd pamiętam, musiałem się przytulać do biustu, żeby w ogóle na chwilę zasnąć. Teraz pewnie zastanawiacie się, jak sobie radzę w dorosłym życiu. Nie radzę. Albo wydaję pół pensji na grube prostytutki, które mi się wcale nie podobają, ale mają ogromne balony, albo śpię na swojej poduszce. Czyli zamówionych z internetu silikonowych protezach w rozmiarze duże G. Jeśli nie mam mojej podusi, którą roboczo nazywam Bożenką, to nie mogę zasnąć. Muszę sobie zrobić wtedy sztuczny biust za pomocą balonów z ciepłą wodą i jakoś to idzie. Jeśli nie, to mam nieprzespaną noc i śni mi się w kółko jeden sen. Ten jeden sen. Śnię o wielkiej babie, która zostanie moją żoną. Nie będziemy nawet rozmawiać, nie musi być ładna, może być ode mnie 4 razy starsza. Ma mieć tylko wielkie podusie, w które będę wsadzał głowę co noc i tak zasypiał. Nazwę każdą oddzielnie i spędzę życie wtulony w biust, nie wychodziłbym nawet do pracy ani nigdzie. To jest właśnie moje marzenie. A tymczasem idę się przytulić do mojej gumowej Bożeny, bo już się chyba podgrzała na kaloryferze. Dobranoc.